pierwszy dzień w szkole. Ale się będzie działo. Całą noc obmyślałam nową strategię. No więc tak, strachu. Bo chcę znać każdą niepokojącą prognozę na pierwszy dzień w nowej szkole. Zrobi się śliczna. Jak się pisze salmonella? Od razu. Wyciągamy najlepsze ciuchy. Tylko błagam cię, nie przesadź. Proszę cię. No to się naprawdę nie mieści mi w głowie, w czym biorę udział, co to za projekt. Jest w nim coś wyjątkowego pod każdym względem, bo jest niesamowicie zabawny, inteligentny, bardzo emocjonalny, bo opowiada o emocjach i bardzo mądry. W taki przystępny sposób opowie dzieciom o tym, co się dzieje w ich głowie. Odkąd po raz pierwszy otworzyła te swoje małe oczka, zawsze byłyśmy razem. Radość jestem. Riley. Nasza maleńka. Promyczku ty masz. Ja przede wszystkim myślę, że to jest film dla każdego. To jest kino familijne i dla rodziców, i dla dzieciaków. A każdy wyjdzie na pewno z kina mądrzejszy. To pamięć długotrwała. Niekończące się meandry korytarzy i półek. Czytałam o tym w podręczniku. W podręczniku? Podręczniki! Czytałaś podręczniki? Tak. Czyli wiesz, którędy wrócić do centrali? No, w sumie... Ten film da nam dużo przyjemności. To jest pięknie opowiedziana historia z ciekawymi zwrotami akcji. Myślę, że też sam sposób przedstawienia emocji jako postaci jest tak zabawny, a przy tym tak inteligentny i przewrotny, że to trzeba zobaczyć. Mrozi mózga! No trzeba zobaczyć ten smutek, złość, odrazę, która jest po prostu... niesamowitą pindzią, ale przeuroczą. No i oczywiście radochę, która tym całym towarzystwem dowodzi i sprawia, że twarz dziecka jest najcudowniejsza wtedy, kiedy się uśmiecha. Jeżeli chodzi o moją postać, o radość, przyznam szczerze, że czasami się czuję jak taki coach pozytywnego myślenia, że nawet w beznadziejnej sytuacji... Okej, damy radę. Mniej więcej tak wygląda. To w którą mańkę? W lewo? W lewo. To znaczy w drugie lewo. Do przodu i w lewo. Okej. O, fajnie jak mnie tak ciągniesz. Okej! Czuję moc! Będziemy w domu, zanim budzik zadzwoni. Prosta sprawa, bułeczka z masłem, to się uda! Z radością, czyli ze mną, zapraszam na film W głowie się nie mieści. 1 lipca w kinach.